No siemano, dzisiaj Real Madrid wygrał 3-2 w Levante. Choć po pierwszy poprawił już 3-0. Pięknie Real grał. Dwie bramki Benzemy, jedna Casemiro. Naczyny dla Levante się umajorali. Znaczy dla Levante nie pamiętam, ale Real pierwszy wygrał bardzo pięknie, no bardzo dobro. Najlepszy jak na razie w tym sezonie połowę Real zagrał. A w drugiej też coś tam popsuło. Vinicius Strong trafił na 4-1, ale okazał się, że spalony. Później Majora tam na 3-1 trafił. Ora, powiedzmy sobie od początku. Benzema bramka na 1-0 z główki. Bramka na 2-0. James mu podał nogą. Piękny James wyszedł, podał mu piłkę. A ten Benzema podbiegł i strzelił. A trzecia Casemiro to ustali, to w ogóle Levante, Levante ustawiło mu obronić Levante w ogóle tyle miejsca, że akcja mogła, że spokojnie mógł strzelić bramkę. Znaczy tam Majora strzelił, który jest wypożyczony z Realu Madryt do Levante. Czyli to najważniejsze, że Real wygrał, ma 3 punkty, Atletico przewaliło 2-0. Sociedad, Oblak chyba kontuzjowany, patrzę na te bramki, nie 2-0, to odegrawszy ich bramkę, Pszczek mu kopnął butem, kopnął go nogą w twarz. Przypadkowo chyba. I coś tam go kurde i go zmienili, nie wiem, czy może nie zagrać, może z Juventusem. A, już we wtorek wraca najlepsza liga świata, nie? Nie Premier League, nie La Liga, czy inna liga, tylko Liga Mistrzów. Aj, będzie się działo.